Wystartował pierwszy wyścig trzeciego dnia zawodów, 200 metrów z tylem odrychowym. Zobaczymy, jaki formie podczas trzeciego dnia będą zawodnicy. Na razie na torze czwartym Wiktoria Łukasik z Dubomedyki Krzyżycką. Pierwsze 50 metrów prowadząca zawodniczka Krzyżycka, 33 sekundy. No jak wiadomo, jeśli na ten cel mamy dobre konferencjalne, dość trudna, będzie prawidłowe wyburzenie sił, ma niedecydujące znaczenie. Szczególnie ich zawodnicy dopiero rozpoczęli tym roku starty na dystansie, mówimy oczywiście o kategorii 14-letnich juniorów, no dlatego też mają małe doświadczenie, jeżeli chodzi o taktykę kołania na tym dystansie. A jak na razie zawodniczka Krzyżycka prowadzi pierwsze 100 metrów, 1 minuta, 11 sekund, 12 sekund i 12 sekund. Wiktoria Łukasik na torze mówiący, Karolina Bielińska z Kosowa. I na torze wybory Marek Bąkowy, Krzyżycka z Kosowa. Zwycięża w pierwszym wyścigu zawodniczka historii.